jesienne liście i gumowce. Ja już zakładam gumiaki, bo szykuję się na tamizę. Dzisiaj będzie misja tamiza, ale nie będę dzisiaj kopał sam. Ktoś tu przyjechał tym swoim wykopkowozem. Zaraz wam go pokażę. W końcu się wybrał. Szalony John. Szalony John, w końcu się wybrał. Słuchajcie, po nocy przyjechał Bidek. Namówiłem go. Siema, Dawid. Siemanko. Co będziemy dzisiaj robić? O chłopie, tamiza. Będziemy szukać fajek. I starych monetek. Dzisiaj będzie znowu ten, runda druga. Runda druga, on mówi, że rewanż dzisiaj, chce mi skopać dubsko nad tamizą. No, słuchałem się już z detektorem. Dobrze. Twoim wyciągnę baterię, jakie sobie damy radę. Mój nie ma baterii. Dobra, przebieramy się i lecimy w teren. Będziemy na miejscu meldować, jak tam wygląda sytuacja na froncie. Także trzymajcie się, miłego oglądania. Nie zapomnijcie subskrybować tego kanału, komentować, lajkować dla zasięgu. A ja widzę się już z wami nad brzegiem. Hejka. W tym Londynie, to powiem wam szczerze, że takie cuda to jeszcze nie widziałem. No, nawet kaczką się już pokręciło coś w baniach. Zobacz. Cip, cip, taś, taś, do lwa, kurde, do lwa. No to co się dzieje? Co się dzieje? Co jakiś zamęt wprowadzasz tutaj? Na spacer, na wybieg. O, woda schodzi ładnie, to jest to! Desant zaraz będzie, chodź. Desantujemy się. Teraz dostanę głupi komentarz, że to nie są kaczki, tylko gęsi australijskie, czy jak to się tam nazywa. A pawie z Londynu. Dla mnie pamiętajcie, kaczka czy pies to jedna świnia. Nie ma różnicy. Na razie, hejka. Świeżak dzisiaj ze mną nad tamizą. Zasuwa. Konkurs na pierwszą monetkę, no niestety wygrałem, no. Nie chciałem, ale wygrałem. Patrzcie, jak kopię, o. Ma sygnał. Kop na żywo, ja wam pokażę monetkę, a on niech tam kopie. Może go nagram. Malutka baba na wózku, farting. Pięknie. 1885 rok. A co nasz goblinek wykopał? Pokaż. Chłopie, nie wiem, to zanim ja to znajdę. Dobra, słuchajcie, zobaczycie to u niego, bo to za długo będzie trwało. No. Lecę dalej, hejka. Mamy razem z goblinkiem, krążymy. Goblinek tam zaczyna dobrze się wsłuchiwać, monety znajduje. A ja tak, znalazłem tutaj jedną pensóweczkę. Ty zobaczcie, tam kaczkę dusi, ty, jakiś kaczor. Populacja. A, to teragody są takie, ty, ale jazda. Teraz po szybkim seksie biorą prysznic. O, patrz panie, co mam. One co masz? Pokaż goblinku. Mogę nagrać? Coś? Mistrzu się rozkręca. Czek. Monetkę żeś wyczargał. Nie, to coś jest jakiś... Ty, numer telefonu może do jakiejś ładnej... Psi, jakiś ten, tokenik. Ale ten. No to dzwonimy. Tego, to od kaczora, ty. Dzwoń, może jakaś właścicielka ładna. Ja wykopałem przed chwilą tutaj dwa pęsiki, jednego pęsa i teraz bang. Ale jak sryberko to... Wpadła jakaś plomba. Ciekawy jestem, od czego ta plomba jest, ale jest masywna. 464, coś tam jest napis. Piękna, ale mówię, kurde, był sygnał i nie wiem, co to był za sygnał, czy sygnał był na dwupensówkę, czy na to, bo to w jednym dołku były te trzy fanty. No, także super. Cieszę się bardzo. Dobra, lecimy. Tam widzę, że te kaczory dalej walczą. O, jest gruba akcja. Nie chcę ulec pewno. Ja z tego dołka chyba się nie ruszę. Trzecia moneta już wpadła i to chyba jakiegoś naprawdę depozyta trafiłem, hotspota, czy jak to nazwać. Tym razem, ostatnim razem nagrałem, że jakąś kolczatkę, powiedziałem, że to jest jeż, więc jeśli tutaj coś się przejęzyczę, no to wybaczcie, dla mnie to jakieś tam sroki siedzą, 1 cent. Pokaż, czy papugi, nie wiem co to jest, czekaj. Jakiś Wilhelm Zdobywca, 1982 rok. Ale ty, fajna. Fajna, ale co to za moneta, ty jeden coś. To są te, no... Przepiórki. Jedno coś, ale ptaszki to nie wiem, stary, gołębie te polskie. To są te drony Odyna. South Africa. O, jakieś widzicie, to pewno papugi, no.
Tam nie mają gołębi. Dobra, na razie. Wszystkie zjedzone. Idziemy dalej, już praktycznie kończymy. Zostało nam maksymalnie pół godzinki jeszcze, ale wyskoczyło coś fajnego. Chciałem wam to pokazać. Na początku myślałem, że to jakieś zardzewiałe 2 pens albo 1 pens, ale okazuje się to być medalem prawdopodobnie koronacyjnym. Tutaj z tej strony widzę jedno po piersie króla chyba, a tu może być królowej. Także ciekawy jestem. Mam nadzieję, że jak to przeschnie, to może uda się jakoś to ładnie oczyścić i będzie więcej. No i oczywiście uda mi się coś więcej ustalić dla was. Napiszę to oczywiście w filmie. Panie, tarcza hamulcowa, opis twojego auta. Z mojego auta nie wypadają takie tarcze. Moje auto nie ma już. Jak w tej spalni, nogami. Także piękna znajdka, piękna. Lecimy z Goblinkiem pół godziny. Jak tam Goblinek dzisiaj nad Tamizą? Zadowolony? Czy ekstremalnie ciężko? Jest złomu. Ale ogólnie jest życia. Jest inne warunki, to nie jest pole. Tutaj trzeba się niestety nachodzić, nakopać. Przynajmniej teraz już wiem, skąd mi ta kawa tak pachnie. No ja ci mówiłem, że ja tutaj ten muł przebierałem. Sitowałem, złota szukałem. O, ma sygnał, ale dobra, niech on se tam kopie już. Na razie, hejka. To, co się teraz tutaj od Janie pawliło. Jestem mistrzu, kurwa, po prostu mistrz. A ja w tej czapeczce w ogóle z dupy biegłem. Zobaczcie, patrzcie, słuchajcie. Takie ja mistrz mam, mistrzostwo świata. Powiem wam tak. Dawaj. Nie ma złota, ale marzenia się ja po raz kolejny spełniają. Co się z Mańkiem stało, Maniek się położył. Mówi, nie może oddychać. Słuchajcie, Maniek wam zaraz pokaże, patrzcie. Patrzcie na tą monetkę. Wiecie, co to jest? Nie tak może blisko. O, tak. To jest celtycki unit. Srebrny konik tutaj jest. Kurde, powiem wam tak. Tak jak zaczęliśmy ten rok, mam nadzieję, że go skończymy, chociaż podobnie. Mistrzostwo świata jest. I to jest Mańka pierwszy wykopany fajny fan dzisiaj. Tak. Dopiero żeśmy zaczęli, powiem także... Powiem wam szczerze, że wykopałem kilka shotgunów. Idziemy, w ogóle zmieniamy lokalizację z Dawidem, idziemy sobie, szukamy nowych miejsc i wyszło to. I wyszło to po prostu, czekajcie, wezmę tą kamerę, bo nie widzę, co nagrywam już. Jest celtycki unit. Moneta, no na pewno ze 100 lat przed Chrystusem, jak nie więcej. Albo może mniej, tutaj widać głowę. Ja, Dawid, to jest głowa. Ja pierdziel. Nie no, jest mistrzostwo, jaki stan jest tej monety, człowiek. I to... No, powiem wam, że nie było jakoś tam super głęboko. Zobacz, tu masz głowę, patrz. No ja widzę, jest mistrzostwo świata. Ja pierdziel. Rozwaliło mi to dynię. Pierwszy sygnał dzisiaj na polu. Mam nadzieję, że nie ostatni. Dobra, słuchajcie. Jest celt, jest silver unit. Przepiękna moneta. To jest dla marzenie. Ja zawsze mam, ja mam silver unit. To nie jest tak, że ja nie wykopałem celta srebrnego, ale konik srebrny mi się marzył. Dobra, no. Panie, jedziemy z koksem. Powiem wam tak, chyba namierzyliśmy kolejnego hotspota. Tamto miejsce, mówię, zostawiliśmy. Wyszedł ten celt, po którym jeszcze dochodzę do siebie, ale już jest drugi Rzymianin. No, tamten to był taki ogryzeczek malutki. No tutaj nie wiem, czy będzie za wiele coś widać, no, ale chciałem wam go po prostu pokazać, że no, wychodzą kolejne Rzymki. Dawid już do mnie idzie, już go zawołałem tu w to miejsce. Będziemy razem przeszukiwać, no bo jak wyszedł już drugi, to trzeba się po prostu tutaj skupić. A co dwa wykrywacze, to nie jeden. Zawsze jest szansa, że albo jeden, albo drugi coś fajnego trafi. Także liczę na to. Trzymam dzisiaj kciuki za Dawida. Ja już swoje dzisiaj wykopałem. Mam dzień konia. Dzisiaj ewidentnie jest to dzień konia, z czego jestem przeogromnie szczęśliwy. Także chciałbym, żeby Dawid też miał dzisiaj dzień konia. Mam nadzieję, że mu coś wyskoczy fajnego. Lecę dalej. Zobaczcie, mój szczęśliwy
To jest ten gnom, skrzat, czy jak go tam zwią. A nie, goblin to jest, przepraszam. Goblin przynosi mi... goblin. Szczęście w tej czapce. Szczęście mi przynosi w tej czapce, ale ja nie zapomniałem założyć mojej szczęśliwej kurteczki. No i co mam? W razie przełożyło, że znalazłem 20 podków i 4 shotgun. A ja znalazłem wycieruszka, hamerka. Mówiłem z Dawidem, mówię, idziemy, mówię, patrz Dawid, żaden hamerek tu nie wychodzi. A tu pęk, mówię do Dawida, ty chciałem mieć sreberko? Mam sreberko. Także wyszedł hamereczek, no to wiecie, no tylko jest kawałek tylko srebrnej blaszki, tutaj ewidentnie no nic nie uda się ustalić. No ale jest to srebro i to jest dobry znak. Dobrze, niech kopie. Dzisiaj goblin chodzi z moim deusikiem. On sobie dzisiaj testuje deusika z chaeweczką. Także no zobaczymy, co ja mu się dzisiaj pofarci. Mam, nadal trzymam kciuki za tego odkrywcę goblina naszego. Mam radę. Oczywiście serdecznie was wszystkich zapraszam do niego na kanał. Wejdźcie, zobaczycie, ja bo on kurde też tam fajne fanty kopią się na kanale. Także ci, co jeszcze nie byli u niego, no ci, co u niego nie byli, serdecznie zapraszam. Link poniżej pod filmem. Hejka. Story. Mam tu goblina, pokaż go. Taki masz sygnał wodę w plecaku? Nie, mam gąbkę. Daj. Nie, no jest piękny. Pokaż, tak za takim dzisiaj właśnie chodzę. Za takim chodzisz, a on kurde bił tak dzisiaj dziwnie. Weź odkręcić i tą gąbeczkę tam. Nie, żebyś tylko nie zgubił mojego ciekonia. Bo byś wracał do domu. Ale jest. Jest sztos. Pokaż, tam nie trzy po tych monetach, tu no. Nie treci po monetach, spokojnie. Tak, no tam nawilżona jest ta gąbeczka, pewno ją tam przypukać. Very nice and soft. Oj, jeszcze cieplutka jest, pokaż. Jedna strona jest śliczna. No, myślę, że to jest do oczyszczenia. Ale tu coś widać. Ładny. No, coś tam widać, panie. Będziemy starali się go ustalić. Duży, nie? No duży, ale powiem ci, taki sygnał miałem jakiś kulawy. Myślałem, że jakiś śmieć. Naprawdę niziutko bił. Jakiś kurde sygnał 6 był chyba, na tym pokazywało mi. Także no, fajnie. Kolejna monetka, goblin też się rozhulał. Zaczął kopać w końcu. W końcu, no. Trzeba się dobra, bawić. Lecimy dalej, bo to szkoda czasu. Słuchajcie, pamiętacie, jak goblin mnie gdzieś tam wielokrotnie zrobił w konia? Także ja chyba jego zaraz chwileczkę zrobię. To jest po prostu strzał nie z tej ziemi, stary. Po prostu szok. Ja już go powoli wkręcam, także wołam go. Idzie do mnie biegiem! Stary, biegiem! Zobaczcie to w tym dołku. Ja dzisiaj po prostu przejdę samego siebie. Zobaczcie to. Chodź szybko! Jestem ciekawy jego reakcji. Stary, zobacz na to. Chyba sobie żarty robisz. Wkręcasz mnie, kurwa, wjebałeś czekoladkę. Mówiłem, że cię kiedyś gnomie złapie. I kurwa, pisiorze jeden, kurwa. Mówiłem, że gnoma kiedyś też wkręcę. Kurde. Karetkę dzwonić. A znalazłem wczoraj, jak szedłem do sklepu, miałem ci powiedzieć, ale mówię, nie, wkręcę cię. Dobra, lecimy dalej, szkoda czasu na pierdoły. Czasem nie potrzeba mieć nie wiadomo jak głębokiego wykrywacza. Myślę, że tego Rzymka to bym tym wykrywaczem z Biedronki znalazł. Leżał dosłownie tu na wierzchu. Przytarłem, pokazywałem go Dawidowi. Piękne. Myślę, że to jakiś Konstantin. Ja po dzisiaj właśnie takiego przyszedłem, ale... Patrzcie, jaką ładną głowę. Już tutaj właśnie w tym miejscu tego jednego takiego podobnego znalazłem coś. Może tu leży całe stado tych Rzymków takich właśnie ładniejszych, więc tu trzeba się pokręcić. No piękny kolejny Rzymek, no czego chcieć więcej, to już jest, nie wiem który Rzymek, bo ja już wam tych zgonów po prostu nie nagrywam. Staram się pokazać tylko te ładniejsze. A że my z Dawidem krążymy. I w końcu coś wykrążymy, tak jak dzisiaj na dzień dobry. Kończymy powolutku. Dzień dobiega końca, a ja dzisiejszy dzień świętuję hat-trickiem. Było celtyckie srebro, było średniowieczne srebro, a teraz mamy czasy Elizabeth. Nie, przepraszam, Wiktor. Już teraz już zgubiłem moment, bo już głupoty pletę. Co my tu mamy? Boże, nie widzę ją. Wiktoria. Piękne sreberko.
Ale mi dzisiaj dzionek zrobiło. Który to ten rocznik jest? Zaraz przetrę na kolanku. Szybciutko, srebereczko. 1800 jakiś. Dobrze. Napiszę wam w filmie. 6 pensów. Pięknie. A powiem wam szczerze, idę sobie tą trasą, co kiedyś chodziłem i tam gdzieś w tamtym miejscu znalazłem 4 pensy chyba. Tak, 4 pensy. A teraz 6 pensików. Pięknie. Hatryczek, dzionek dzisiaj jest naprawdę mega. Także mam nadzieję, że wam się podoba. Proszę komentujcie, lajkujcie, aby ten filmik miał jakiś zasięg. Niech się niesie po sieci. Dobra, lecę. Jak nie, jak nic jeszcze nie wyskoczy, to zrobimy podsumowanie. No to lecimy szybciutko z podsumowaniem. Śmieciuchy razem z pola i z tamizą. Tak to się prezentuje. Ołów, miedziucha i tak dalej. Ale to dzisiaj nie jest istotne. Przechodzimy do tych fajniejszych fantów. Fanty są oczywiście z dwóch wypadów. Tak jak ten filmik będzie, będą to fanty z tamizy i fanty z pola. Także tak to wszystko się prezentuje. Ja już wam to pokazuję i objaśniam. Fant z tamizy. Jest to plomba z fabryki wojskowej. Tak? Dobrze mówię chyba. Tak, plomba od jakichś belek z materiałem niedaleko Plimlico stacji była fabryka, gdzie produkowała ciuchy wojskowe dla wojska, dla armii. I jest to taka oto plomba. Bardzo fajna. Została ona dodana do katalogu plomb. Jest taka strona na Facebooku, tu angielska. Oni się zajmują identyfikacją takich plomb. Mieli po prostu podobną, ale w gorszym stanie, więc poprosili mnie o to, abym przesłał zdjęcia i została zarejestrowana. Kolejnym fajnym fancikiem no to jest ten oto medal z 1859 roku, jak się nie mylę. Z tej strony mamy Napoleona, a z tej tutaj Emanuela chyba drugiego. Jest to jakiś medal, jakiś upamiętniający jakieś tam wydarzenie. Też już do końca nie pamiętam, mam to w opisie, podam wam, będziecie widzieli w filmie. Także no, dwa fajne, zacne fanty razem z goblinem wykopane gdzieś na tym. No i tutaj mamy oczywiście fanty z pola. 13 rzymków, dobrze mówię? 2, 4, 6, 8, 10, 13 rzymków. Piękna Wiktoria, 6 pensów, 1853 rok. Zobaczcie, tak wygląda. Hamerek, niestety jest to destruk, ale wszystko to jest nic w porównaniu z tym, co wykopałem. No i tutaj kilka słów o tej oto znajdce. Słuchajcie, jest to ekstremalnie rzadka moneta. Jest to ekstremalnie rzadka moneta. Jest to celtycki silver unit. Tutaj z tej strony widnieje Pegas. Z tej strony jest taka głowa z torem, taką jakby, nie wiem jak to nazwać, kurde, z taką ozdobą na szyi. Bardzo pięknie wybita moneta. Gdzieś ta moneta na aukcjach sprzedała się za 600 funtów, troszkę gorszym stanie od mojej. W tej jest bardzo naprawdę dużo detali widać. Tak zostanie, nie będę nic kombinował, czyścił. Tak jak wyszła, została tylko przemyta w wodzie zimnej i tylko tyle. Bardzo się cieszę. Gdzieś tam jeszcze wyczytałem, że no było tylko zarejestrowanych 19 sztuk. Mam nadzieję, że archeolog jak zobaczy, to się ucieszy i mi ją szybciutko zarejestruje, a ja pełny opis wam wstawię w społeczności. Także słuchajcie, jak wam się podobało, nie zapomnijcie subskrybować tego kanału, komentować i lajkować dla zasięgu. Zapraszam jeszcze wszystkich na konkurs, który trwa do środy. A ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało i do następnego. Hejka!